Jak sobota, to na park run, na park run, na park run. Ty, ale czekaj, a jak jest piątek, to też można? Przetrwam oczko. Cześć, ja jestem Andrzej, ty jesteś na kanale Biegnie. A to jest moja kolejna wyprawa. Tym razem jadę na park run do Wrocławia. Andrzeju, jak ci na imię? Przesiadka w... O, tu nas będzie widać. Dobra. Przesiadka w Malborku i odwiedził mnie Tomasz. Tomasz wiedział, że jadę do Tczewa, że mam tu przesiadkę i postanowił odwiedzić Andrzej. Super. Pozdrowienia dla kolegi. Mega sympatyczny i do powodzenia. A mój pociąg opóźniony, ale już jedzie. Jedziemy. Tak. To dziękuję. No, dzięki. A taka bombka przywitała mnie w Tczewie. Ziomami. Siema. No. Z taką ekipą jadę dalej. Daleko. Jedyne 18 minut spóźnienia. Łukasz, ty chodź tu. W życiu bym się nie spodziewał, że taką flagą będę podrygował. Taram. Siadam. Dawaj, Andrzej, też. Czekaj, najpierw patrz na gram. I teraz ja się przyjdę tu gdzieś. Dzień dobry, Wrocław. Godzina 4:40. Jesteśmy na miejscu z jednominutowym opóźnieniem tylko. Tu pięknie jest. Gdzieś pociągi jadą, tam ekipa idzie. Muszę ją dogonić, ażeby mi nie uciekli. Także jesteśmy. Ciężka podróż, bo jak to ze mną, ciężko spać, ciężko w ogóle wysiedzieć na fotelu. Na szczęście wszystkich spali i dwie godzinki tak się udało tam trochę oko zmrużyć, ale to takie, wiecie, było 5 minut pospania i 5 minut siedzenia. 5 minut pospania i znowu 5 minut siedzenia. Tomek się najwięcej wyspał, bo Tomek nie spał wcale. Wyjście do miasta. I idą. Nawet nie wiedziałem, że taka ekipa będzie duża. A jak Wrocław, to muszą być krasnale i krasnoludki. Ja to za wysoki nie jestem, ale aż taki mały to też nie jestem jak krasnal. Przepraszam, czy pociąg do Grudziądza dzisiaj planowo odjedzie? No, zamurowało ją. Nic nie chcę powiedzieć. My nie śpimy nigdzie dzisiaj w hotelu, bo jesteśmy jak zwykle na niskobudżetowym wyjeździe. Jedziemy, biegniemy i wracamy. Tutaj Wrocław to jeszcze nie poszedł spać. Albo już tak wcześnie wstał. Wszyscy szukają krasnali, a ja znalazłem świecącego krasnala. I no trochę takiego większego. Kolejny krasnal czytający książkę. Jeden z 600. Ponad 600 krasnali. A my idziemy pierwszy punkt, czyli rynek we Wrocławiu. Tam. W tamtą stronę. Nie pamiętam już, czy byłem na rynku. Tak, biegłem na rynku, biegałem w jednym z odcinków, tu wam u góry wstawię, jak przyjechałem kiedyś z córką i właśnie pobiegałem sobie tutaj w tym rejonie i biegałem również na rynku. W Łodzi byłem na jarmarku i to było zamknięte. Teraz jestem we Wrocławiu, to też jest zamknięte. Coś nie mam szczęścia do jarmarków bożonarodzeniowych. Wszędzie, gdzie nie pojadę, to już po ptakach. Nawet frytek nie można sobie nigdzie kupić. A co dopiero jakieś pamiątki. A pamiątki muszę kupić, bo za Łódź muszę kupić jedną pamiątkę osobie, która zgadła, gdzie jadę, i teraz za Wrocław muszę kupić pamiątkę Tomkowi z Malborka, który zgadł. O, królu złoty! No i jesteśmy na rynku. Tylko ciemno jeszcze trochę. Gdzie ja was tu zabieram, jak tu tak ciemno? No ale jak jest 5 rano, no to jak ma być jasno? Światełka są, to najważniejsze. A tu był jakiś bajkowy lasek. Też zamknięty niestety.
Ale jakby było otwarte, to pewnie i tak bym tam nie wszedł. No ale idę, nie? Zobaczyć, co tam się dzieje. Jest choinka, to jest najważniejsze, czyli znakiem tego, że we Wrocławiu też były święta. Taka piękna choinka na wrocławskim rynku o poranku. A ja wam teraz na szybko powiem, skąd się wzięły krasnale we Wrocławiu. Bo w latach 80. XX wieku, jak walczono z komuną, to pisano i baźgrano po murach antykomunistyczne teksty. I pewnego razu komuna nakazała zamalować wszystkie napisy. I we Wrocławiu pojawiła się pomarańczowa alternatywa, która malowała pomarańczowe krasnoludki na murach. I stąd się wzięło takie coś, że teraz wszędzie we Wrocławiu widzicie właśnie różnego rodzaju krasnoludki. Jest ich 600. Oczywiście wam dzisiaj ich wszystkich nie pokażę, bo nie mam na to czasu. A swoją drogą to ciekawe, czy jest biegający krasnal. Zastanawialiście się już? Bo tak jest tyle tych krasnali, nie? A biegający krasnal jest we Wrocławiu? Jak myślisz? Mamy biegającego krasnala we Wrocławiu. Okazuje się, że we Wrocławiu są aż dwa biegające krasnale. Niewypałek i Biegajło. Drugi z nich został odsłonięty podczas 5. PKO nocnego wrocławskiego półmaratonu. Biegajło, bo tak nazwali go mieszkańcy Wrocławia, mierzy 42 cm, co jest odzwierciedleniem tego, że maraton ma 42 km. A tymczasem my mamy 5:30. Kolejna rzecz, którą widzę we Wrocławiu po raz pierwszy, są krasnale, to i są też zwierzaki, na przykład jest... Kogut jest, kura, zajedź, gęś, koza, cielak taki fajny tam z tyłu. A my teraz podążamy na Wyspę Słodową. Tamtędy już biegłem, więc też wam pokazywałem, to tylko wam pokażę króciutko, żeby drugi raz na filmie u mnie nie było to samo. Oczywiście na bieg po wrocławskim rynku o poranku również was zapraszam. Link macie w opisie tego filmu. A jako, że już trochę gadamy tutaj po tym Wrocławiu i łazimy, to warto byłoby powiedzieć o tym, że wyjazd ten nie udałby się, gdyby nie wspierający mnie patroni i wspierający mnie stawiający kawę na Buy Coffee. Więc jeśli chcesz wesprzeć takie inicjatywy, to zapraszam cię do postawienia mi kawy. Link też masz w opisie. Ten most też jest mostem, o którym nie wiedziałem. Szliśmy sobie przez Wyspę Słodową po katedry, ale tam było tak ciemno, że nie było widać nawet z 5 metrów nic. Wszystko ciemno i oszczędność. Wrocław cały oświetlony, ale tam kościoły ciemno. Tam takie logo Politechnika Wrocławska. A nas dzisiaj ratuje stacja, bo mamy kupę czasu jeszcze do dotarcia na parkran. Zimno się zrobiło, mroczno. Słońce wstać nie chce, bo to dopiero 6 rano, po 6 parę minut, więc idziemy zobaczyć, czy można się na stacji benzynowej herbaty napić albo kawy, albo może nawet coś zjeść i z toalety skorzystać, żeby się trochę po prostu ocieplić. No, ale zmarznięty malinowy nos. No i wreszcie mamy dzień, a my już w drodze najedzeni i pędzimy do parku. 493 edycja parkranu we Wrocławiu dzisiaj jest. Średnio około 100 osób bywa na tym parkranie tutaj. Ciekawe, ile będzie dzisiaj. No i znowu zostałem w tyle. Zawsze zostaję gdzieś sam. Zawsze gdzieś zostaję sam. Tędy idziemy, ale to jeszcze nie tutaj, nie? Musimy gdzieś tam prosto przejść. Chyba zostało jakoś 3,5 czy 4 km nawet do tego, żeby dojść na parkran we Wrocławiu. A Andrzej ma już dzisiaj wydeptane prawie 9 km. W buta.
a później jeszcze trzeba z powrotem do miasta wrócić, czyli przebiec piąteczkę i wrócić z powrotem na centrum Wrocławia, żeby o 14.20 wrócić pociągiem w stronę Kujawsko-Pomorskiego. Kilka godzin ładnych przejechać. Oni szybciej idą niż ja, to i pewnie szybciej biegają, ale ja nie zamierzam jak zwykle się z nikim ścigać, tylko po prostu jadę się świetnie bawić. No i dzięki temu też, że tutaj jestem, to też zobaczycie kawałek Wrocławia i zobaczycie park we Wrocławiu. Jak tu jest pięknie! Pamiętacie, jak byliśmy tydzień temu w Łodzi, to też był taki stawik. I dzisiaj się w ogóle dowiedziałem, że ta zakręcona trasa w Łodzi to w ogóle w kształcie ptaszka jest. Więc tutaj wam teraz przedstawiam, jak wygląda mój ptaszek. Pewnie się zastanawiacie, jak to jest, jaki to jest uczuć jechać całą noc po to, żeby przebiec na którejś z lokalizacji parkrun 5 km, co nie? Ja sam nie wiem, sam się zastanawiam. Jakoś tak się trochę wkręciłem, co prawda no nie będę się wkręcał tak jak tutaj o towarzysze moi. Tomek ma w jednej z lokalizacji, brakuje mu 10 parkrunów, żeby mieć 100, a jeszcze oprócz tego ma wiele innych. Łukasz tak samo, tu dziewczyny też tam około 250 parkrunów, więc to... No nie, no ja nie będę tracił 250 weekendów gdzieś tam po Polsce, po świecie, żeby jeździć i piąteczki biegać, bo ciele są zupełnie inne. Aczkolwiek szanuję, nieźle jest coś takiego sobie powziąć. No niebywale trzeba mieć dużo czasu, prawda? Żeby tak pojeździć po świecie. No ale nieźle. Ja dzisiaj, moja to będzie 8 lokalizacja, za tydzień będzie 9, więc na pewno też kolejny film będzie. Ale o następnej to dopiero pogadamy, nie? Mamy dużo czasu jeszcze, więc jeszcze nie skończyliśmy jednego odcinka, jeszcze nie dotarliśmy na pierwszy parkrun, a już mówimy o drugim. Więc to chyba, nie wiem, może na timelapsie pokażę wam, zobaczę jeszcze. Najpierw dotrę, pokażę wam, co się dzieje na parkrunie, jaka jest, jakie towarzystwo, jaka atmosfera i tak dalej. Dzisiaj jest wolne od wszystkiego, jest Święto Trzech Króli, 6 stycznia, no to może więcej ludzi będzie niż około 100, tak jak tutaj zwykle bywa. No ale to najpierw musimy dotrzeć, żeby zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda. A dopiero później się decyduję, czy nowo wam zrobię przebitki, czy może timelapse całą trasę. Pragnę nadmienić, że to nie był ten park. My tak idziemy, dalej idziemy, nie? No ja dzisiaj nie organizowałem, to ja logistycznie nieogarnięty, więc ja się na przyczepkę. Zaproszenia Tomasza, więc tak naprawdę nie mam wiedzy nawet. Idę po prostu za wszystkimi, nie? I się okazuje, że gdzieś za miasto wyszliśmy. Chłopaki idą tu, ja idę tu, tam idą dziewczyny. I zmierzamy. Psiną dal. Tak trochę jak szedłem chwilę, to te budynki mi tak przypomniały jak ta dzielnica Berlina, co szliśmy na parkan w Berlinie z Grażynką. Bardzo podobna taka, podobny styl budowania tych bloków takich długich. Jak to było? Trzej muszketerowie albo trzej przyjaciele z boiska. Dotarli na parkrun we Wrocławiu, na takim wale jakby, a tu Odra tędy płynie? Tu Odra chyba płynie, nie? Tak to jest, jak Andrzej nigdy nic nie sprawdza, tylko idzie po prostu, żeby zobaczyć i dociera po prostu na miejsce, nie? Tomek, ty już doskonale o tym wiesz, nie? Tak. No, Tomek jest głównym winowajcą tego, że ja teraz właśnie przeszedłem 12 km z buta po to, żeby dotrzeć na kolejną lokalizację parkrun. Dzień dobry. Idziemy zobaczyć tam, co jest u góry. Ładnie, ja tu wlazłem. To takie coś jest, mostek. Idziemy zobaczyć. I tu jest coś takiego. O, jaki zaprzęg fajny, patrzcie. Pieski ciągną rowerzystkę. Taka petardunia tutaj.
A tu więcej takich zaprzęgów. Psie zaprzęgi. Stan nie ma, bo nie ma śniegu. Zapewne. Dobra, idziemy się przebierać i Park Run Grudziądz reprezent. Przede wszystkim największe brawa dla dzisiejszych wolontariuszy. Brawo dla wolontariuszy. Andrzej, Krzysiu, Maryna, Pawła. Marian dzisiaj jest na kaniutkim końcu, tak? Marian jeszcze zamyka chodzonego stawkę. Tak jest! Uwaga! Na kałuże! 3, 2, 1, start! Trasa tam i z powrotem 2,5 km w jedną stronę, 2,5 km w drugą stronę po wale. Takie widoki. No trochę osób jest, bym powiedział, nawet już sporo. Ścieżka ogólnodostępna, rowerzyści, spacerowicze. Także fajne miejsce takie też do pobiegania na co dzień, nie tylko na parkranie. Tutaj jakieś chaszcze, tam rzeka. A tu Andrzej. Cieple się trochę ubrał, bo zmarzłem po drodze. Nie chciałem się za bardzo rozbierać, żeby mi się nie robiło znowu zbyt zimno za szybko. Tak jest tam raz, kurteczka i krótki rękawek, jest dobrze. Czapka cieńsza, biegnie zdjęta i tak lecimy sobie w jedną stronę 2,5 km. Także dzisiaj nie będzie pętli, to dzisiaj też nie będzie timelapsa, tylko Andrzej sobie trochę do was pogada. Tu plac zabaw jakiś, taki tutaj o, na dzielni. Dużo ludzi z pieskami. Takie centrum spacerowe bym to nazwał. Wały to ostatnio u mnie codzienność, kurczę. Ciągle na wał. Jest tam jakaś strzałka, żebyś kiedyś zawrócić, nie? Powiemy ci. Znaczy ja tam słuchałem koordynatorki, nie? A tak z ciekawości pytam, bo na przykład w niektórych lokalizacjach nie ma nic, wiesz? A tu się nie da nie zauważyć. No, no tutaj się pewnie nie da. Mamy prostą trasę, a w niektórych lokalizacjach są ładne strzałeczki. No. Na przykład w Warszawie, na Ursynowie, na chodniku są namalowane. U nas w Grudziądzu jest na stałe wbite takie słupki, wiesz? No. Nam leśniczy pozwolił, bo mamy w lasach państwowych, nie? Też. Nam leśniczy pozwolił wbić normalnie takie, wiesz, paliki obite blachą, naklejki, wiesz. Tu skręć w lewo, tam skręć w prawo. Szybko biegają, to już dawno wracają. Tak jest. Siemanko. A Andrzej się wlecze, bo ja się nigdzie nie śpieszę. Siema. Ona nie słyszy, ona zapierdziela. No. Słuchawki na uszach i... biegający z Czech reprezent. Co to tutaj takie wyrosło? To znak, że będziemy zawracać. Nawrotka pod rurą. Tak. Okej. Okay. Pachołek leży akurat. Bo pewnie wjeżdżali. I od tu, tak, tu zawracamy. Nawet znak był kiedyś, ale ktoś lekko go wygiął. No i wracamy z powrotem 2,5 km i mamy metę. 14 minut, połowa trasy. Także tak na luzie jak zawsze. Na spokojnie, bez pośpiechu. Takie tempo sobie utrzymam, bo nigdzie mi się nie śpieszy, mam kupę czasu. 14.40 dopiero pociąg. Także jest obłęd godzin czasu. Zdążymy na pewno jeszcze pospacerować i coś pooglądać i wam też pokazać, co nie? Tu sobie fafiki biegają, mają fajny wybieg. Jak ktoś tu mieszka, to ma niedaleko, nie? Żeby sobie pospacerować z pieskiem. A my lecimy. Elo, jak ci na imię, Tomaszu? Lokalizacja fajna. Podoba mi się teren do biegania. Nie ma zawijaczów, nie ma pętel, nie idzie się zgubić, bo jest strzałka na końcu, żeby zawrócić. Koordynatorzy, super. Brawa dla pani koordynatorki, że tutaj organizuje ten parkrun. Także podoba mi się. Fajni ludzie, uśmiechnięci, wszyscy z tobą pogadają.
tak jak to Andrzej lubi, żeby każdy miał coś od siebie do powiedzenia. Jeżeli ktoś przyjedzie, to fajnie przywitać, pogadać parę słów, skąd jesteś, jak się tu znalazłeś, jak ty się tu znalazłaś. Tak jak my to również w Grudziądzu robimy. Także jak gdzieś jadę i coś takiego się dzieje, to też mi się to podoba. Jestem trochę zmęczony dzisiaj, bo jak wiecie, widzieliście przed chwilą, wiele godzin w podróży, mało snu, dużo spacieru od rana, 12 km ponad. Teraz piąteczka, więc już przyspieszać nie będę. Polecie sobie właśnie takim spokojnym tempem, trochę zwolniłem, no bo po co się męczyć. I tak muszę czekać na Tomka, na Łukasza, no bo skoro przyjechaliśmy razem, to razem we trójkę dzisiaj wracamy. Także spoko, nie? I no raz i meta. Tylko trochę mnie niepokoi to, że zaczyna padać, ale mam nadzieję, że to tylko takie przejściowe i że nie mognę tak jak w Łodzi w poprzednim odcinku. No i jesteśmy na mecie zaraz. Super! Fotokomórka zarejestrowana wszystko. Jakoś poniżej 29 minut. No ale to zaraz na makiecie zobaczycie. Także jestem na mecie. Nieoficjalne miejsce, aczkolwiek tam miejsca to tu nas nie interesują, no ale jako ciekawostkę powiem 57. Pewnie na około 70 osób. Także spokojnie się przebierać, bo jestem obsmarkany cały. I się zastanować oczywiście. No i tak oto wyglądała wrocławska lokalizacja Park Run. A my teraz idziemy jeszcze zobaczyć sobie tam nad wodę, bo podobno jest tam ładnie. Tomek powiedział, że jest super, że tam jest bardzo przyjemnie i w ogóle fantastycznie. To idziemy zobaczyć. Jest siła, co? Jest moc! Jak na Titaniku! A na tą iglicę tam, do góry, wlazł Marcin BNT Banot Tui HD i miał przypał. Zimno było temu krasnalu. To dostał szalik. Specjalnie skręciliśmy sobie może nie dłuższą drogą, ale po prostu zboczyliśmy trochę z trasy, a po to, ażeby po tym moście się przejść, bo jest ładny taki most grunwaldzki. Tego oto mostu będziemy żegnać się w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za to, że byliście ze mną we Wrocławiu na parkranie, że zwiedziliście ze mną trochę w niecodzienny sposób miasta. No i co? I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Mówił dla was Andrzej, to jest kanał Biegnie. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania tego kanału, lajkowania, komentowania, udostępniania znajomym. A jeśli masz ochotę postawić mi kawę, no to zapraszam ciebie bardzo serdecznie. Do widzenia!